Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu GTA San Andreas Definitive Edition, gdzie będziemy starali się wykonać misję na BMX-ie, na oczywiście skateparku. Pytanie tylko, czy CJ ma na tyle umiejętności jazdy na rowerze, że będzie umiał wysoko wyskoczyć. Na jeden checkpoint akurat mam sposób, którego udało mi się też wykonać w oryginale. Chodzi oczywiście o wykorzystanie na tyle wysokiego pojazdu, żeby móc po prostu po ten ostatni checkpoint się dostać. No i po prostu wskoczyłem na ambulans rowerem, no i później tylko z ambulansu skoczyłem po prostu po to checkpoint i udało mi się to zaliczyć. Zobaczymy. Może się nie udać, ale spróbować można, nie? Także... No, przełączam się na San Andreas. Skatepark mamy oczywiście tutaj. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że wpierdzielam precelki, ale... Ja muszę sobie coś przekąsić też. Jazda na rowerze. Aha, no to jest, dobra. I skacze się na shifcie. Ja to będzie umiał na tyle wysoko skoczyć, spoko. Jak to jeździsz? Balasy. Nie. Muskulatura. No pięknie. I teraz tak. Słuchajcie. Podpierdzielimy sobie ambulans. Jeżeli twoje zdrowie spadnie do zera, stracisz przytomność i trafisz do miejscowego szpitala na leczenie. Aby odzyskać zdrowie, zjedz coś, podnieś apteczkę albo zapisz stan gry w kryjówce. Przed wypuszczeniem cię ze szpitala personel skonfiskuje broń i wystawi rachunek za opiekę medyczną. No chyba, że masz tam dziewczynę, która ten... Szczelają. O wy kuźwa. Co, tacy kurwa, jesteś mądrzy? No ty kurwa. Jakim cudem jeszcze żyjecie, kurde, po strzelnie z obrzyną? No, tylko mam nadzieję, że teraz policja mnie nie skasuje. A tu widzę, że na... O nie, dobra. Może to mi jakiś pan policja. Poczekajmy tutaj cierpliwie. Nasz pościg zniknie. Jeżeli w ogóle zniknie. Panowie, ja tylko chciałem po ambulans. Ale tu jakieś kurde balasy mnie zaatakowały i... A w sumie w zasadzie to mamy łapówkę tutaj, nie? Też mógłbym sobie po nim pojechać. Mógłbym oczywiście ukraść. Sam się ciepnął pod koło. Nie moja wina. That wasn't me. Dobra. Udajemy się w końcu na ten skatepark. I słuchajcie, zawsze miałem problem właśnie z dostaniem się tutaj, po ten checkpoint, który pojawi się tutaj u samej góry. Także po prostu pozwolę sobie wykorzystać do tego celu ambulans, wskoczyć na niego, a później tylko znowu z ambulansu skaczę i idę. No co, jakoś tak sobie po prostu pomogłem. Przejdź przez wszystkie punkty kontrolne, zanim nie czas. Tutaj stajemy. Pyk. 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 Pyk.
Pyk. A, tak się nie dostanę. Przesuwać się ludziska, bo ja tu jadę i... O, to jest kolejny checkpoint. Tutaj jakoś tak się trzeba było odbić, pamiętam. O, jeb. CJ znowu spadł z rowerka. Dobra, tutaj też. Tutaj to wystarczy nawet chyba tylko tak skoczyć po prostu, nie? O kurde, ale się wybiło wysoko. Panie. Dobra, tu. I... O, dobra. CJ, ogarnij się, hopie. Takie wysokie umiejętności jest na BMX-ie. I tak, i został mi właśnie ostatni ten. Normalnie bym się po niego nie dostał. Dlatego... Kurde. O, dobra. No, halt. No i patrzcie na to. Nie tak. Nie wiem, może bym się tam dostał po ten checkpoint, słuchajcie, w taki normalny sposób, ale... Takie są wiele prościej. Chyba. No kurde, przed chwilą skoczyłem na ten ambulans. Nie mówcie, że teraz mi się nie uda. To się tak rozpędzimy. Tak minimalnie. O, dobra, halt. No, stój, kurde, bliżej. Tu. No. CJ. O, jest. Mocnie odblokowano. Ukończ wzorem BMX lub NRG. 2 minuty 27. No i elegancjo. Dobra. To znowu udamy się na siłownię, a później może wykonamy sobie jakąś misję. Nie wiem, może dla Rydera. W ogóle tak przy okazji, słuchajcie, jak stoimy z achievami? Także jedynym achievementem, jaki dzisiaj udało się zrobić, no to jest oczywiście jedyne. Ukończ misję Big Smoke. Aha, no to już było robione. Ostatnie kroki. Kup dowolny dom. Dobra, myślę, że dla samego tego achievementu można by tutaj było tą chatę w zasadzie kupić. Do maksimum wszystkie umiejętności broni, ukończ szkołę pojazdów, utoń, wykonaj idealny taniec, 12 poziomów misji patrolowych, ratunkowych i strażackich, 50 pasażerów. Postaw na zwycięskiego konia w zakładach Inside Track. Dobra, ale to najpierw idziemy zrealizować, słuchajcie, nasz tam i kupię sobie jakąś chatę. Hui! Tylko nie odbieram misji u Caesara jeszcze. A to sobie już najwyżej wezmę ten dom, kupię. 10 tysięcy. Sie. No dobra. Amerykański syn. Kup dowolny dom. No, no i harsza. I dobra, zapiszemy sobie tę gierkę. Już od razu. Kurde, jaki wystrój. O, nawet Gibson. Les Paul. Elegancko. Szkoda tylko, że CJ nie potrafi na tym grać. No ale jest. Dobra. To tak. Najpierw sobie zajmiemy się jeszcze tylko kwestią tutaj na przeglądarce. Czyli tak, BMX mamy ogarnięte. To już możemy sobie z listy usunąć. No i dobra, wracamy do San Andreas i myślę, że może obstawimy na któregoś konia. Myślałem, że już ktoś ukradł mi rower. Ale na szczęście tak się nie stało.
Inside Tracks, pamiętam, było tu chyba, nie? Wiem, że gdzieś pod tymi skrzyżowaniami tutaj trzeba było jechać. I tam jest właśnie ten. Możesz teraz dłużej biegać, pływać i jeździć na rowerze. No i prawidłowo. Myślę, że w sumie tą misję z Sutenera też by się już tutaj przydało zrobić. Może Santos. Misję taksówkarza. Też by w sumie szło, no nie wiem, zobaczymy, słuchajcie. Najwyżej zobaczymy przy okazji po następnych odcinków, czy warto czekać ze zrobieniem tej misji, czy... Bo misje sanitariusza wykonuje się w tym jednym takim konkretnym miasteczku. Bardzo szybko. No tam nie wyjeżdża się poza to miasteczko właśnie, nie? Trzeba gdzieś tam, kurde, jeździć milion kilometrów pod pacjenta, tylko... Tylko właśnie wszystko jest w tym obrębie tego miasteczka. Aby wybrać konia po lewej stronie, wybierz... Nie doczytałem. 20 tysięcy. Stawiam na zielonego, słuchajcie. Grove Street. Postawię piątaka. Zobaczymy, czy wygra. Dajesz. Dajesz. Dajesz, nie mogą wygrać balasy. Tej wagosi wysuwają się ten. Tu jest od Cesara Valpando. Dajesz. Dajesz. Kurwa. Biegnij. No i na prowadzenie wysuwa się... No niestety wagosi wygrali. Aj! Dobra, obstawimy raz jeszcze. Znowu postawię na Grove Street piątaka. Grove Street musi wygrać tym razem. Zobaczymy, czy to jest... Nie no, widzę, że ten żółty zapierdziela. Pewnie to jest niebieski wygra, chociaż? Nie no, czerwony tym razem. Czy jest to kwestia zupełnie losowa? Który koń wygrał? Dobra. Niestety Grove Street przegrywa cały czas, więc... Dobra. Obstawię tak. Obstawię na wagosów tym razem. Zobaczymy, czy się uda. No i teraz... Grove Street pewnie wygra, co? Albo ten... Nie no, super. Zajebiście. Dobra, ostatni raz. Piątaka. No dajesz. Kurwa, co te konie jakieś takie powolne. Dobra, teraz już naprawdę, ostatni raz. Obstawię na żółtego. Piątaka. No jest żółty, zaś pozostaje w tyle, nie? To chyba kwestia szczęścia, mi się wydaje. Trzeba będzie zbierać podkowy. I dopiero wtedy możemy gadać w ogóle o... No i znowu wygrał Grove Street, nie? Dobra, wiecie co? Tak być... Tak być nie będzie.
Aha, nie da się go rozwalić? Za pomocą kwiatków? Myślę, że to da się jakoś rozwalić, ale... Myliłem się. Wychodzę stąd. Wkurzyłem się. Przepierdziłem tyle dolarów. Kuń nie wygrał. Dobra. W takim razie zobaczymy co u naszego ziomka Rydera. Jakiś biznes ma dla nas. O! Sir! Sir! Got that, sir! We don't need no crack dealers around here. Oh, you think you whore? This all you giving me? No, odrobiłem się na tych. Może faktycznie do Cezara pojechać. Dobra, nie no, pojedziemy do Rydera. Jak na razie. Zresztą balasy strzelają. Osiągnięto maksimum. Tak jest, czyli nie musisz chodzić na siłownię. Elegancko. Wróć między 12 a 20. No to dobra, pojedziemy do Caesara w takim razie. Nie chce mi się czekać. A bo lubię smoka. Jeżeli to jest ta misja z pociągiem, to ładnie. Na razie. Zaś te balasy. Musisz być w lowriderze. Dobra, ziom. No nie, dobra, tam jakiś też stoi. Myślę, że się nada. Będzie okej. Hey, CJ! You made it! Mr. Venice. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pod. Gonzalo Force. Crayola. Then you pull up and race. First past the post wins. Con chota, sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Miasto startu, dobra. Hey, keep up, Holmes. Not far now, eh? Grr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 
Bardzo gardłowo. Ostatnio cały czas grałem w NFS-y, więc wyścig jest ten dobry. Ostatnio przeszedłem Need for Speed Heat na 100%. Wszystkie rzeczy, które tam były do ogarnięcia, wszystkie części odblokowane. Wszystko mam ogarnięte. Wszystkie trofea i tak dalej, i tak dalej.
A obecnie jestem na etapie przechodzenia Hot Pursuit 2 z 2002 roku. I w trybie Hot Pursuit mam wszystko ukończone na złoto. No i teraz jeszcze jest chyba te mistrzostwa, mistrzostwa. To teraz tam muszę jeszcze ogarnąć. Za te zarobione punkcisze w banku będę sobie mógł te fury tam odblokować. Kolejny Need for Speed będzie ogarnięty. O! On wybaczy. Ups. Ewakuacja. Serio? A. Mi tak się jara. No, hot doga. Just a little money for old CJ. Ja pierdzielę, ej. Spokojnie. To wóz strażacki chciałby mnie zabić. Dobra, nie jest bezpiecznie poruszać się bez broni w tym mieście, więc... Weźmiemy sobie to. I może zrobić tak. Jeszcze jedną misję jakoś przydałoby się wykonać. Pojedziemy sobie jeszcze tylko do tego. Okej, coś było, ten sklep. Tutaj, nie? Jest już wpadło te 2000, czy jeszcze nie? Tak jest. Wiecie co, zapiszemy sobie też gierkę. Albowiem tak właśnie miałem robić. Że po każdym tym misji trzeba gierkę zapisywać. Ale tutaj dopiero takie pierwsze misje... Pierwsze achievementy możliwe do pominięcia w fabule zaczynają się dopiero jak się zaczyna motyw z OG Lokiem. Więc na razie jeszcze nie muszę się o nic tam martwić. Dobra. Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet,
better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you waiting for? Let it go. Get in, fool. Słag. Zaparkuj furgonetkę obok domu i zabierz broń, nim rozpocznie się. Jedziemy. Where is this old motherfucker? Where the hell is he? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Zaparkuj furgonetkę obok domu i zabierz. A mi się to zazwyczaj udawało, zawsze wszystkie te... Najlepiej jest sobie zacząć od tych najdalej oddalonych, a później już tylko po te najbliższe. Zawsze się udawało te wszystkie ukraść. The place. Hold up. Let's creep in, grab the guns, and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard! Shut up! He can't stop me, you buster Carl! Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Wyjdź do domu. I teraz milion poradników, jak się skradać. Muszę zachowywać się cicho. Aby kłócnąć, przytrzymaj lewy kontrol podczas chodzenia, aby się uzgadniać się. Obudź mieszkańców domu. Pilnuj, żeby pasek hałasu nie sięgnął maksimum. Dobra, czyli tak, C. I... Dobra, weźmiemy najpierw to. Tylko... Jak się je bierze? Keep it coming, CJ. CJ. To jednym ukradniemy mu ten proces przed ryja. Stary niedźwiedź mocno śpi. Jeszcze na E się podnosi, tak? Candy sucks. W ogóle jeszcze tych, nie? Nie stawię na tych schodach tych nóg, nie? Kompletnie. What I tell y'all? He making a killing. No, nie trzeba tego tak kłaść, tylko aż z automatu. No, po prostu daję to do tej furgonetki. Wystarczy tylko podejść do niej. Tylko co jest ciekawe, że tutaj nie ma radarów, w oryginale chyba był przecież. Gdzie te wszystkie skrzynki są umieszczone? You're a natural housebreaker, homie.
Znajdź kolejną skrzynkę. Oczywiście wybieram coin. Jeszcze trzy skrzynki są, nie? Za mną jedna, tutaj jest kolejna. Jeszcze w tej jakby takiej kuchni. O, policja już jedzie. Policja już jedzie, już kurde. Ktoś zgłosił włamanie. On wziął tą skrzynkę. No, ale bieram. Hopie. Bez niej to się nie wybieram. Stary głuchy pierdziel. Niech śpi spokojnie. Ciekawe co powie rano. Take him for everything you can get. Fajna kuchnia, kurde. Chciałem mieć taki ten. O, tutaj nawet niczego nie trzeba klikać, kurde. Jakby po podejściu do skrzynki on z automatu ją podnosi. Także coś tu tak, kurde, zautomatyzowali tutaj te niektóre rzeczy. Dobra. Elegancko. Wróć bezpiecznie do kryjówki, czyli starajmy się nie rozwalić furgona, go przewrócić, bo to jest bardzo akurat możliwe. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. I paid taxes! Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. Move it! There. No, zaparkowałem. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Włamie może dokonywać w nocy, jeśli nie wykonujesz żadnych misji. Do wielu domów można się włamać i ukryć z nich różne dobra. Aby rozpocząć włamanie, musisz wsiąść do takiej furgonetki. Załaduj furgonetkę i jedź do kryjówki. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said. No i Ryder się rozpływa w powietrzu. Kurde, trzeba by było coś zjeść, bo tłuszczu jest mało. Muskulatura później zacznie spadać. Jak już dojść. Na szczęście mamy Clarka Bella po drodze. Zajrzymy tam zaraz. Weźmiemy sobie wielkie zestawy.
The chewy bits aren't harmful, sir. Enjoy a doodle-doo. Hope you choke a doodle-doo. No, że trochę tego tłuszczu tam było. No, myślę, że okej. Jest, dobra. Nad wytrzymałością jeszcze trzeba będzie popracować. I odcinek trwa już 35 minut. No to dobra, zapiszemy sobie gierkę i... I go będziemy już pomału kończyć. Dom Johnsonów, dobra. Skoczę oczywiście tylko po aparat. Aż tyle oczywiście mi już nie będzie potrzebnych, no ale to... Dobra. No i okej. Zatwierdź. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, także widzimy się w kolejnym.